witajcie w kolejnym dniu na węgierskim, na węgierskich termach. Burg nigdy nie zapamiętam tej nazwy. Berek Furdo. Dzisiaj dzień taki trochę słabszy, ale przejaśnia się. Rano troszkę nawet kropiło deszczyk. Kąble żyw na ziemi, bo robiłem filmy, obrabiałem, bo już jestem do tyłu z filmami. Tak, a ja naszykowałam śniadanko. Węgierskie bułeczki dzisiaj na śniadanko. Bardzo fajne. To chyba hamburgery w tych, nie? No ja miałam w tych samych hamburgerach. Bardzo fajne. Wczoraj. O, cecyki mamy z greckiej jeszcze. Nam zostały zapasy i wędlinę grecką. Wodę grecką. Wszystko greckie. My jeszcze w Grecji żyjemy po prostu. Zakochani w Grecji. Zakochani w Grecji. Jeszcze co do drogi, musimy zobaczyć, którą drogą jechać, bo po prostu te węgierskie drogi to już mnie trzęsie, jak mam je nim jechać. Byle do autostrady dziś dojechać albo do jakiejś żółtej drogi. Bo ja nie znoszę tutaj jeździć tymi drogami. Jedynie co mają dobre, to autostrady. Dzisiaj ogólnie to samo co wczoraj, czyli lecimy na termę, nie wiem, może jak się uda, to wieczorkiem sobie wyskoczymy gdzieś tutaj na miasto, bo jest jakaś fajna knajpka, nie? Coś tam nam wspominali tutaj ludzie, że jest jakaś fajna knajpka. Zobaczymy ogólnie jeszcze jak miasto wygląda, jak już jesteśmy, to się przejdziemy. No i co, no i chyba do zobaczenia później, no bo już nie będziemy dwa razy wam pokazywać term. Idziemy trochę popluskać się dzisiaj bez kamerki. Krótka przerwa w termach, bo powiem wam, że wczoraj było fajnie, cały dzień spędziliśmy, ale dzisiaj już nam się nie chce. Już nie mamy takiego powera jak wczoraj. Przejdziemy się tutaj, taki sklep jest za nami. Zobaczymy co tutaj jest. I jeszcze pokażę wam mapkę, bo widzę, że jest tutaj mapka, jak wyglądają termy. Ogólnie tak, tutaj jest wjazd i tutaj my gdzieś stoimy. I tu jest ten cały jakby część kempingowa. Można iść dwoma ścieżkami, można sobie wjechać głębiej w ten kemping, czyli tam bardziej, pojechać jeszcze. I tędy można wejść jeszcze tak. Tu jest jedna droga i tu jest drugie wejście na termę. To jest to, które my zawsze tutaj wchodzimy. A jak się dalej pojedzie, to jest jeszcze jedno wejście na termę. Tu jest taki sklepik, muszę sobie książkę kupić. Lana jest, puszeczka. Tu też bułki są rane, jakbyście chcieli. Sklep jest takie drobny, mały sklepik jest. Można tylko płacić gotówką, więc bez karty. Idziemy z Laurą zrobić tutaj rundkę po kempingu. Za dużo wam nie pokażę, bo tu nie w całym kempingu wygląda tak samo, jak widzicie tutaj miejsca porobione. To nawet nie są parcele, tylko po prostu się ustawia jak się chce. Po środku jest taka też alejka, można sobie głębiej wjechać, niż my tam stoimy na samym początku. I tutaj też jest przejście na termę. I jeszcze kawałek można podjechać dalej. Już doszliśmy na koniec tego kempingu. Się kończy, płot już tam jest. I tutaj wracamy teraz z drugą stroną. Widzicie, trochę osób jest. Tu po lewo są jedne z toalet, drugie są tam przy nas. Tutaj jest jeszcze taka część kempingowa, trochę szersza. Chodź Laura, tutaj jeszcze, chodź, tutaj przejdziemy. Zobaczymy, gdzie tu się wychodzi tylko. Tutaj kuchnia jest też, można sobie z kuchni korzystać, stoliczki jakieś są, szafeczki. Tutaj już jest wyjście na termę, a my jeszcze tutaj przejdziemy tak dookoła. I tutaj to jest ta droga na termę, którą my chodzimy. Tu jest wjazd i tutaj też są toalety w tym białym budyneczku. Nie pokazywałem jak toalety wyglądają, może jeszcze będzie okazja wejść, bo ludzi jest pełno w toaletach, więc nie chcę też tak kręcić, ale wszedłem i tamte, które wam pierwsze pokazywałem, i były w miarę okej. Okay. Laura też była, nie? Pod prysznicami? Tak, znaczy prysznice są fajne, znaczy tylko są zasłonki. A, takie. Są zasłonki. Nie ma jakichś świczek, tylko są zasłonki. Zasłonkami, no. Ale są na przyzwoitym poziomie. No ładne są, tak można powiedzieć. Zrobił się wieczór, dzisiaj troszkę wcześniej skończyliśmy z termami, idziemy teraz do miasta. Może coś zjemy jeszcze przed wyjazdem, ostatni raz. Wyszliśmy właśnie z term, tak tutaj nawet nie wiem jak tutaj wygląda wejście, zaraz wam pokażę. Pomniczek, a tak wygląda wejście na termę. Powiem wam, że gdzieś tutaj słyszeliśmy, że jest tutaj sklep, taki większy. Gdzieś po lewo i za tym sklepem jest jakaś taka właśnie dobra knajpka. Przeszliśmy może z 200 metrów od wyjścia z termi i się skończyło miasteczko. Było tam parę, jest jedna knajpka, ze dwie knajpki, jak szliśmy. A tutaj teraz przeszliśmy na drugą stronę. Jest tu sklep, kop. I tutaj polecali nam tutaj tą knajpkę obok sklepu. Zamówiliśmy już sobie z menu, jest po polsku, więc bez problemu można sobie zamówić. Ja zamówiłem Gordon Blue. Oliwia, naleśniki sobie wam. Gulasz i naleśniki. Gulasze sobie wzięliśmy, pomimo co byśmy zrobili. Myśmy wzięli na pół gulasz i ja wzięłam pierś z kurczaka z warzywami. A ja pierś z kurczaka chyba z ziemniakami. No i czekamy, aż nas przyniosą. Co to jest? No to jest ta ich pasta. Pasta.
do gulasz. Żeby było bardziej ostre? Spróbuję, co to jest. Daj, jest. Laura, to jest ostre. Da, ja spróbuję tego. Tak? Absolutnie. Ale troszkę oliwie. Trochę. O kurczę, wzięłam troszeczkę na palec. Ostre? Bardzo, wzięłam bardzo mało i bardzo ostre. To jest wszystko ostre. A ty oliwie? Jak miałbym oceniać w skali od 0 do 10, to dałbym takie mocne 7, bo nie jest to na pewno łagodne, ale też ostre. No. To... ostre jest to, nie? A ile wziąłeś? Ja spróbuję sobie. Spróbujemy. O, dużo wziąłeś. Tak? To jest dużo? No ja dwa razy więcej. No jest to tak, ale to ale dobre. Takie pikantne. Dobre, ale trochę ostre. Nie. Dobra. Taka ostra przyprawa. Jakaś papryczka to jest, nie? Mnie to tak piecze. Ta papryczka. Coś takiego. No i mamy pierwsze dania na stole. Gulasze. Przyszły nasze gulasze. Nasze gulasze. Przyszły. Pokaż, co tam jest w ogóle poza tym. Jest jakieś mięsko? No dużo. Jedno. Ziemniaczki, mięsko, marchewka, kluseczki. A przyszły nasze drugie dania. Ja wziąłem gorzącą, bo... bo mam największą porcję do wszystkich. No. Laura wzięła filety, tak? Nie, filety. Jakiegoś fileta panierowanego z ziemniaczkami. Tak, ziemniaczkami. Wspomina na biednie. Nie. Chyba. Kurczak z warzywami i oliwiec wziął naleśniczki. Tak, tylko czym ja mam je przekroić? No tu masz noże. Gdzie? Tutaj są. Bo już mi jedli przyprawy, więc uważaj, może być obcy któryś. Wszystko jest zjedzone, stół posprzątany, powinna tam płacić, zaraz zobaczymy ile za to zapłaciliśmy. Bardzo smacznie tu jest, powiem wam. I duże porcje, nie Laura? No tak. Bo Laura teraz nagrywa. I tyle zbieramy się stąd, bo jeszcze musimy, przejdziemy się może kawałek, żeby nas komary tu nie zjadły. Więc płacimy i uciekamy i idziemy dalej. Idziemy się jeszcze tutaj przejść koło sklepu, za sklepem. Zobaczyłem, że są jakieś tam... stoją samoloty. Zobaczymy co to jest. To jest chyba muzeum lotnictwa. Zaraz zobaczymy. Śmigłowiec stoi, zaparkowany i tutaj myśliwiec pewnie będzie, na moje oko to jakiś MiG-21 albo coś koło tego, kiedyś takie latały. Jeszcze wam nie mówiliśmy ile zapłaciliśmy za obiad? Za dwa gulasze, trzy dania główne, jedne naleśniki i dwie nesty i dwa piwa. Tak, zapłaciliśmy ile? 10 tysięcy. 10 tysięcy, niebotyczną sumę 10 tysięcy zapłaciliśmy forintów za to. I ogólnie polecamy tą knajpkę. Coś. Może nie wygląda jakoś tam ciekawie, ale dobre jedzenie mają. A zupa gulaszowa jest przepyszna. O, Laura zasmakowała gulaszu. Bardzo, bardzo dobra. No, cały wdmuchnęła, tak jej zasmakował. No, i w związku z tym, co kupiliśmy do Polski? Tak, i powinna jeszcze tutaj w sklepie kupiłam. Jakieś przyprawy wynalazła. Pastę do gulaszu. To jest do gulaszu, a to jest jakaś taka ostra. To jest ostra chyba. No. Dwie pasty. Tak. No i w sumie to cała miejscowość. Wróciliśmy z powrotem do tego miejsca, z którego zaczynaliśmy spacerek. 5 minut w jedną stronę, 5 minut w drugą, jesteśmy z powrotem na termach. A jeżeli byście chcieli przyjechać tutaj na kemping, to no bo tak jak wam mówiłem, trzeba jeszcze tam pojechać prosto i uliczka w lewo skręcić, jakby jeszcze za całymi termami. Teraz się zacznie rzeźnie winiątek. Zaraz będziemy uciekać stąd. Klają już? Tak! Przychodzi taka godzina, gdzie ich się pojawia po prostu chmara. Słońce zajdzie i zaraz zaczynają. Jak plaga komarów. Nic, najwyżej się dzisiaj schowamy w przyczepie na chwilę. Ale mam jeszcze tą spiralkę, zaraz trzeba odpalić spiralkę. No tak, ona nas uratuje. No. Uratuje nas spiralka. Ostatni dzień wakacji, można nasz powiedzieć. Dzisiaj wracamy do Krakowa, planujemy wyjechać gdzieś koło... nie wiem, około 12, pierwszej, bo tak patrzyliśmy, to z 6-7 godzin będziemy stąd wracać. Jeszcze jaką drogą nie wiemy, pewnie gdzieś tam na Słowacji ominiemy autostrady, bo nie mamy kupionej winetki, nie będziemy kupować chyba już raczej. Węgry jeszcze mamy tutaj winietę kupioną, którą jak jechaliśmy do Grecji kupiliśmy, więc jeszcze nas obowiązuje, bo na miesiąc kupiliśmy. A teraz zjemy szybkie śniadanie, poskładamy sobie to wszystko, te podłogi i daszki. Pójdziemy jeszcze tam się przekąpać, ze dwa razy może wskoczymy do basenu i gdzieś tak jak wam mówiłem, koło 12, pierwszej droga do domu, do Krakowa, wracamy po naszej tułaczce. Śniadanie zjedzone, trwa proces pakowania, pakujemy się teraz. Daszek jeszcze nam został do złożenia, stoliki i krzesełka, w środek przyczepie mamy już ogarnięty. Jeszcze wczoraj wam nie pokazywałem, bo byłem na stacji benzynowej zatankować i tylko taki olej mieli, 5W30.
kupiłem literek, żeby dolać, bo to już tam pisał w komentarzu, żeby sprawdzić. I powiem wam, że dużo tego oleju jakoś tam nie zeszło. Nie wiem, czy w ogóle coś zeszło, ale doleję na wszelki wypadek, bo jest poniżej połowy. To literek doleję, a najwyżej jak do Polski przyjedziemy, to któregoś tam dnia pójdę i wymienię ogólnie jeszcze ten olej cały. Na wymianę podjadę oleju. No pokażę, ile tutaj jest. Dobra, muszę to powycierać i zaraz wam powiem, że tutaj się znajduje oleju. A czarny się zrobił ten olej? Będzie go wymienić. Dobra, troszkę dolejemy. Próbujemy tak nalać, żeby nie rozlać tutaj pół. O, idealnie. Nie wiem, czy jeszcze więcej dolewać? Z pół wlejemy może. Dobra. I teraz zobaczymy, ile teraz tutaj pokażę nam. Dzisiaj jest pod górną kreskę, nie będę dolewał, już więcej starczy. Więc niecały literek dolamy. Jesteśmy już podpięci, pożegnani ze wszystkimi i uciekamy, wyjeżdżamy. Tak? Olno, jedziemy, tak. Wracamy do domu. Jedziemy do domu. Niestety wszystko, co dobre, się musi kiedyś skończyć. Także lecimy. Ale to jeszcze nie koniec wakacji, więc jeszcze pewnie gdzieś tam będziemy wyskakiwać sobie, gdzie nie wiemy, zobaczymy. A na razie spadamy. Tak. Jedziemy sobie teraz węgierską autostradą, więc jest trochę równiej. Postanowiliśmy teraz nagrać, to powiedzieć wam, jaki był koszt naszego przejazdu autostradami z Grecji do Polski, bo zbieraliśmy te kwitki tam na tych greckich bramkach. Więc jesteśmy w stanie wam powiedzieć, ile wydaliśmy w Grecji. Tylko to też nie jest chyba też tak Paulina do końca, że wy tyle zapłacicie, bo tam jest podział na kategorie. Jest kategoria druga i albo trzecia. I oni biorą z wysokości tą kategorię. Z wysokości przyczepy, czyli do dwóch, ile tam było? Do 2,20 jest kategoria druga, a powyżej jest kategoria trzecia. Tylko czasami pani na przykład sobie uzna, że jest kategoria druga, a czasami pani sobie uzna, że jest kategoria trzecia. Tak, w tamtą stronę na przykład były bramki, że płaciliśmy, liczyli nas jako kategorię drugą, a jak wracaliśmy, to już jako kategorię trzecią, a jest to duża już różnica, ta kategoria trzecia. Prawie podwójna wysokość. To teraz Paulina wam powie, ile wyszło tak pokrótce, ile tam wyszły te po prostu zadane państwo, jaki był koszt przejazdu autostradami, bo my tylko jeździmy autostradami, żeby jak najszybciej pokonać. Tak, ja sobie tutaj notatki porobiłam, więc no to żeby jedziesz. Pamiętać. Grecja, zaczniemy od Grecji. W Grecji zrobiliśmy 800 km, tak mniej więcej. I zapłaciliśmy za te wszystkie autostrady 90 euro, co nam daje koszt no około 400 zł za te 800 km. W jedną stronę to jest w jedną stronę z Peloponezu, tak? Bo to mówimy z Peloponezu. Następny kraj to była Macedonia. I tylko jeszcze powiedz, to jest z Peloponezu do przejścia granicznego, tak, z Macedonią. To cała droga. Cała Grecja, wszystko autostrady. Następnie była Macedonia, tam przejechaliśmy 200 km od granicy do granicy. Zapłaciliśmy 460 denarów macedońskich, co na polskie wychodzi 33 zł. Następnie mamy Serbię i tam było zrobionych 600 km autostradami. Zapłaciliśmy 3130 dinarów serbskich, co nam daje kwotę 119 zł polskie. Tylko jeszcze ja tylko powiem o Serbii, bo tam w pierwszym odcinku, jak jechaliśmy Serbią, o Jezu, jakie znowu dziury się zaczęły, czekajcie chwilę. Tam jak jechaliśmy na Bułgarię, było to trochę mniej. Tak, było troszkę mniej, tutaj przez Macedonię jest troszkę dalej i troszkę więcej się płaci. Możecie sobie zauważyć, kto bardziej spostrzegawczy, że w Grecji było 800 km, w Serbii 600. W Grecji za te 800 płacimy 400 zł, a w Serbii niecałe 120. No i później mamy co? Węgry? Jaka różnica. No i później dodatkowy koszt, no to była winieta węgierska, którą kupiliśmy na miesiąc. I tutaj na Węgrzech kupuje się tylko na samochód. Tutaj przyczepa jest jakby traktowana, nie jest jako pojazd
i tylko kupujecie wtedy na jedną winietkę. I kosztowała ta winietka 4780 forintów, co nam daje około 62 zł polskich. I to jest na 30... Za miesiąc. Za miesiąc. Znaczy, czyli w tom i z powrotem praktycznie macie jedną winietkę. Mhm. Jak ktoś chce, to jeszcze jest też winietka na Słowację, tylko jeżeli zestaw przekracza 3,5 tony, no to wtedy trzeba kupić zarówno i winietkę na samochód, i winietkę na przyczepę. Na przyczepę. Tam chyba jest tak, że 10-dniowa kosztuje coś koło 10 euro na samochód i 10 euro na przyczepę. Ale my z tego nie korzystamy, jedziemy bezpłatnymi drogami. I teraz też wracamy właśnie taką zupełnie nową trasą. Tutaj została nam polecona przez Miłosza, którego możemy pozdrowić przy okazji. Pokazał inną trasę, także wypróbujemy tą trasę. I, no i to tak wyglądają nasze koszty przejazdu. Czy na benzynę ile wydaliśmy na to, to wam nie powiemy, bo sami nawet nie wiemy. Nie patrzyliśmy, była potrzeba, to tankowaliśmy i tyle. Zazwyczaj przez Słowację, jeżeli jedziemy od tej strony, tutaj od strony Preszowa, to lecimy na Poprad i na Hyżnę, bo tą trasę znamy i lubimy. W tamtym roku jechaliśmy na Nowy Sącz przez Muszynę, ale ta droga tam, powiem wam, że jest taka... Nie, mi się nie spodobała. Tam jest wąsko, jakoś tak nie podeszła mi. Tam jest taka góra, którą się podjeżdża na początku przed granicą, później przez tą Muszynę jest tam dosyć wąsko. I teraz jeszcze dostaliśmy taką informację tam na kempingu, że można jechać jeszcze trzecią wersją. Na co jedziemy? Na Nowy Sącz, ale żeby przekraczać granicę w okolicach Piwnicznej. Tak, dokładnie. Na Piwniczną, w okolicach Piwnicznej będziemy przekraczać granicę. Nie znamy tej trasy, jedziemy pierwszy raz. Więc zobaczymy z tych trzech, która będzie najlepsza. Powiem wam tak, jedziemy tą drogą 68 i całkiem przyjemna droga. Bardzo fajnie się tutaj jedzie. Na pewno dużo lepsza niż ta na Muszynę. Powiem wam, że całkiem fajna droga. Poza tym ostatnimi, nie wiem, 10 kilometrami się już przejeżdża przez góry i ta drożka się zrobiła taka troszkę węższa i bardziej kręta. Jest tam jeden mały podjazd. Jak widzicie, taka droga teraz jest, ale już zbliżamy się do granicy polskiej. Zaraz będzie granica. Powinna być przynajmniej. A granica jest gdzieś tutaj, na tym mostku właśnie. Pokazuje mi nawigacja, że na rzece jest przejście graniczne. O. I za... O, i jesteśmy. Granica polska, państwa polskiego. Jesteśmy w Polsce. Jesteśmy w Polsce z powrotem. Wróciliśmy właśnie do Krakowa. Jest 9 wieczór, więc trochę nam zeszło z tymi drogami węgiersko-słowackimi. Ale jesteśmy już w domu w Krakowie, więc koniec przyczepa naszej przygody. Ustawiona. Tak, przyczepa sobie stoi. Chcemy zobaczyć, co tam w domu słychać. Właśnie, czy jeszcze stoi nasz dom? Czy nasze mieszkanie jeszcze istnieje? Nie, no istnieje, wiem, że istnieje. Ciemno się już zrobiło, więc na krótko. Koniec naszej wycieczki do Grecji. Kończymy tą serię. Myślę, że było... Mamy nadzieję, że się wam podobało. Mamy nadzieję, że wam się podobało, że zobaczyliście też to, co my zobaczyliśmy. Nie było źle, nam się wakacje podobały, fajne były. Szkoda, że się skończyły. Tak, to nie... Może za tydzień, może teraz weekend nigdzie nie pojedziemy, ale pewnie za tydzień gdzieś tam się wybierzemy. A jeszcze w międzyczasie puszczę, może zmontuję te odcinki, których nie puszczałem przed naszymi wakacjami, czyli przed wyjazdem do Grecji, bo tam na paru kempingach byliśmy. Więc w międzyczasie gdzieś będę wrzucał tamte odcinki, a na razie to chyba wszystko. Idziemy trochę się pomieszkać właśnie. Po miesiącu. Zachęcam do subskrypcji tych, co nie subskrybowali. Dajcie łapkę w górę, jeśli się wam ta seria podobała. Cześć i trzymajcie się. Pa. Zapomniałem sobie dograć, jak przyjechaliśmy z Grecji, jakie tam wyszło spalanie, ile kilometrów zrobiliśmy. Więc mamy teraz... Zrobiliśmy 185 690, nie wiem ile tam wyszło, pewnie około 6 tysięcy trzeba byłoby się wrócić do tego filmiku pierwszego i zobaczyć ile tam było, ale wydaje mi się, że poniżej 180 tysięcy było, bo 180 tysięcy coś robiliśmy na Węgrzech, czyli około 6 tysięcy pewnie zrobiliśmy. Palanie wyszło na poziomie trochę z przyczepą, trochę solówki, jeździliśmy tam na jakieś wycieczki, około 10 litrów, 10,1 tutaj podaje komputer, więc takie... Spalanie i taka odległość zrobiona w te wakacje